Witajcie, Znaki Powietrza, Bliźnięta, Waga i Wodnik. Oto Wasze czytanie na styczeń 2023. Zobaczymy, jaki przewodnik duchowy jest z Wami w tym miesiącu. Zapytamy o pieniądze, zdrowie i miłość. Zaczynajmy. Najpierw sprawdzimy, kto prowadzi znaki o o o. Mamy pierwszą kartę od archanioła Rafaela wyleciała, więc ją bierzemy, czyli to jest pierwsza karta. Uwielbiam kiedy aniołowie sami decydują, jaka wiadomość jest pierwsza. A teraz zobaczmy, kto was prowadzi w tym miesiącu, jaki przewodnik duchowy będzie wam pomagał. Oho, silne energie. Zobaczmy, kto jest z wami, z tymi silnymi energiami. I jest to Apollo. Wow, wow. Piękne karty. To będzie dobry miesiąc. Już to czuję, kochani. Wygląda to dobrze. Zobaczmy, co dalej. Wow. Macie taki potencjał w tym miesiącu, że naprawdę jest cudownie. Zobaczmy jeszcze, co tam w miłości. O, proszę bardzo, mamy dwie karty. I Jeszcze do tego ta karta, pierwsza już pojawiła się w szorcie na temat miłości w 2023 dla Was. Znaki powietrza i pojawia się znowu, czyli to jest ważna wiadomość. Jeśli chcecie zobaczyć ten short, to link jest w opisie. Dobrze, połączę się z kartami i przekażę dla Was wiadomość. Dobrze. Waszym przewodnikiem w tym miesiącu jest Apollo. Skup się na swoich atutach. I to jest. Bardzo ważne dla Was, żeby skupić się na swoim świetle. On trzyma światło w dłoni. Potrzebuję porozmawiać o tych kartach razem, bo one wypadły jako pierwsze. Macie zwiększony poziom energii, to jest dar od Archanioła Rafaela i leczycie się, uzdrawiacie się głównie z przeszłych zranień emocjonalnych, sercowych. Odpuszczacie jakieś stare relacje, to może być ex, ale jeżeli z wami miłosne sprawy nie rezonują, to mogą być też przyjaciele i jakieś współprace, ale głównie chodzi tutaj o miłość. Odpuść swojego ex. Nadszedł czas, by oczyścić energię. Widzicie, położę te karty razem, żeby były bardziej czytelne. A zatem w styczniu skupiacie się na swoich atutach we wszystkich poziomach życia, ale zwłaszcza w leczeniu z przeszłego związku, relacji albo jakiejś współpracy. Tak jak wspominałam, bierzcie to, co z Wami rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne, ale odpuszczacie jakiegoś eks, kogoś z przeszłości, Wzmacniacie swoją energię poprzez skupienie na swoich atutach, i dzięki temu dostajecie piękne manifestacje. Czuję, że bardziej w lutym, ale już pracujecie nad nimi teraz w styczniu poprzez odpuszczenie kogoś, jakiegoś związku i podniesienie swojej energii. I te. Rzeczy, które będą się dla Was manifestować pod koniec stycznia albo w lutym, to miej otwarty umysł w miłości. Twoja bratnia dusza może być inna niż Twój zazwyczaj typ. Tutaj czuję, że ktoś Was skrzywdził i odpuszczacie tę osobę w styczniu. I teraz myślicie, gdzie jest ta moja bratnia dusza? Albo jeśli jesteście w związku, to co się stało z tym związkiem? Może można to naprawić, ale tutaj widzę bardziej dla singli wiadomość. Miejcie otwarty umysł na innych i miejcie otwarcie serce, bo możecie przegapić swoją bratnią duszę, myśląc, a nie, ja to wolę blond włosy od czarnych, albo, a ja muszę mieć kogoś z niebieskimi oczami, a nie z brązowymi. Wiecie, możecie mieć milion wymówek, dlaczego ktoś wam nie pasuje z poziomu umysłu, ale otwórzcie ten umysł, otwórzcie serce, bo w waszym polu. Gdzieś jest ktoś dla Was, tylko potrzebujecie otworzyć swój umysł. Jeśli chodzi o życie zawodowe, projekty, to macie nieograniczone pomysły. Wasza kreatywność i pomysłowość w styczniu jest niesamowita. Tak, dzwoni mi w uszach, a zawsze wiem, że to jest potwierdzenie tego, że dobrze czuję wiadomość. Znaki powietrza, macie wiele pomysłów, jesteście twórcami, robicie projekty, organizujecie coś, bierzcie to, co z wami rezonuje, ale wymyślacie rzeczy. Znaki powietrza kochają pomysły, innowacje, nowości, a gdy skoncentrujecie się na swoich atutach z pomocą Apollo, jeszcze więcej pomysłów przyjdzie do was i zaczniecie je wprowadzać w życie. Ale czuję, że bardziej w lutym. Teraz możecie zacząć planować, myśleć o tym. Pamiętajcie, mamy retrogradację Merkurego do 18 stycznia, więc lepiej nie zaczynać niczego nowego, ale możecie powoli sobie o tym myśleć. Teraz aktywujecie. Swoją wewnętrzną moc i te pomysły wejdą w życie. Wow, pięknie, znaki powietrza. Jeśli to z Wami rezonuje, to proszę, polubcie ten film, zasubskrybujcie mój kanał, znajdźcie mnie na social mediach. Bardzo doceniam Wasze wsparcie i dziękuję za. Już ponad 1000 subskrybentów. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj są na stałe, wszystkim, którzy są nowi. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to proszę zasubskrybujcie. To bardzo pomaga mi się rozwijać. A oprócz tego, gdy dołączycie do naszej społeczności, to macie szansę wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną. Wszystkie szczegóły na ten temat macie na ekranie. Znaki. Powietrza. Dziękuję za to, że oglądaliście, i wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.